Dzień dobry, poniedziałek, 12 dzień lutego. Kamila Paramirzyńska, zapraszam na wydarzenia dnia. A dziś w wydarzeniach? Szykują się kolejne remonty dróg. Za nami Kołobrzeska Gala Sportu. Kurs samoobrony dla kobiet. Ostatnie studniówki. W dzielnicy portowej trwa duża inwestycja drogowa. Przebudowywana jest ulica Zdrojowa, Towarowa, Mickiewicza. I na tym nie koniec. Miasto szykuje się do kolejnych remontów ulicy Portowej i Westerplatte oraz do zmiany organizacji ruchu. Będzie przebudowana i wiele wskazuje na to, że będzie ulicą jednokierunkową. Takie są najbliższe plany dotyczące ulicy Portowej, dokładnie jej fragmentu należącego do miasta. Projekt ma być gotowy do końca marca. Po lewej stronie będą parkingi tak jak do tej pory. Będzie to zrobione z kamienia, asfalt i chodnik 2,5-metrowy i pas zieleni też 2-metrowy. Po lewej stronie, tak jak powiedziałem, parking, a po prawej stronie zatoki, które pozwolą na to, żeby jeszcze parę tych miejsc postojowych dodatkowo przy tej ulicy wprowadzić. Remont Portowej ma się rozpocząć we wrześniu. Nieco więcej pracy wymaga natomiast ulica Westerplatte. Na pewno ulica Westerplatte po tych wszystkich inwestycjach, które w tej chwili tam są i patrząc na to, w jakim stanie ona w tej chwili jest, ona będzie wymagała przebudowy. W tej chwili już ogłosiliśmy przetarg na przebudowę i zaprojektowanie ulicy Westerplatte. Projekt ma być gotowy do końca roku. Remont mógłby się rozpocząć w przyszłym. Wiadomo, że miasto jest zainteresowane, by ta ulica była szersza niż w tej chwili. Po zakończeniu drogowych inwestycji w tej części miasta z uwzględnieniem łącznika między Towarową a Westerplatte może dość istotnie zmienić się organizacja ruchu. Przebudowując cały ten element dróg, które mamy z tym rondem biszkoptowym, Towarowa, Zdrojowa, tutaj Mickiewicza, w zamyśle mieliśmy to, żeby zminimalizować ruch w porcie pasażerskim. Tam będziemy chcieli, że jeżeli ta spinka już powstanie, żeby tam w ogóle ruchu nie było, tylko żeby był dojazd do nieruchomości dla tych, którzy tam mieszkają i dla tych, którzy dostarczają zaopatrzenie do sklepów. Spinka, czyli łącznik Towarowej z Westerplatte, który wybuduje prywatny inwestor na swojej działce, ma być gotowa w marcu. Remont Towarowej, Zdrojowej i Mickiewicza ma potrwać do czerwca. 19 statuetek plebiscytowych i nagród specjalnych przyznano podczas tegorocznej Kołobrzeskiej Gali Sportu. Organizatorem gali była Gazeta Kołobrzeska. Za nami jedno z najważniejszych wydarzeń roku, czyli podsumowanie plebiscytu redakcji sportowej Gazety Kołobrzeskiej Sportowa Dziesiątka Roku. Jak zawsze poprzez głosowanie czytelników, propozycje klubów sportowych i typy kapituły wyłoniono najlepszych w kilku kategoriach. Sportowcem roku został kulturysta Paweł Jabłoński. Jeszcze wiele lat temu, gdzie też odnosiłem sukcesy, no nikt tu na nas nie patrzył, oczywiście nie byłem obrażony, ale nie widziałem nawet, że taka gala się odbywa, więc jest to dla mnie zaskoczeniem. Uważam, że dzisiaj mam szczęście dwóch sukcesów. Pierwszy to ta piękna statuetka, a drugi to, że właśnie ten fitness, ta kulturystyka weszła na podium. Wybór trenera roku nie był dla nikogo zaskoczeniem. Laureatem został Władysław Olejnik, selekcjoner reprezentacji Polski kadetek w zapasach, a także trener UKS Zapasy Kołobrzeg. To dziewczyny wszystko robią. Ja tylko dodaję leciutki tam guziczek naciskam, a to wszystko za mnie dziewczyny robią. Ale ten guziczek jest bardzo skuteczny. No do tej pory wychodzi z tego. Sportową nadzieją roku została Julia Iwan ze szkoły karate Kyokushin Buntai. Wyróżniono też zapaśnika Ryszarda Rydzewskiego i biegaczkę Annę Chrycyk. Zawsze się przyglądałam, jak ćwiczą, to znaczy moi koledzy z klasy ćwiczyli, zawsze odpowiadali, że było fajne na treningach i też tak spróbowałam i spodobało się. Jestem tak zaszczycona i chciałabym naprawdę podziękować wszystkim osobom, które na mnie głosowały. Mamie przede wszystkim, bo zaszczepiła we mnie właśnie tą taką pasję do biegania trenerowi Kazimierzowi Żuromskiemu. Ania właściwie biega od, jak już teraz policzyłam sobie przed tą galą, około 7 lat.
jak takiego szkraba, brałam z sobą na zawody uliczne, przeważnie tam, gdzie były organizowane biegi dla dzieci. Więc Ania startowała w 2011 roku w Poznaniu. Są takie biegi przed Maratonem Poznańskim i tam mając, no będąc w drugiej klasie szkoły podstawowej czy w trzeciej, zdobyła jedno z pierwszych miejsc na szkołę podstawową całą dziewczynki, także to dla mnie było takim sygnałem, że no ma talent. Ultramaratończyk Zbigniew Malinowski, mający na koncie 14-krotne z rzędu przebiegnięcie spartatlonu, otrzymał nagrodę w kategorii niezłomny. Cieszę się, że ktoś to zauważył, że zauważyli to czytający Gazetę Kołobrzyską, wysyłając SMS-y, jakieś tam inne przez portale, że warto po prostu robić coś dla siebie, żeby pokazać innym, że przez to można obogacać również otoczenie, którym się człowiek spotyka na co dzień. Przyznano też Kołobrzyską Nagrodę Biegową. Laureatem został Andrzej Kierznowski, nominowany także w kategorii Sportowiec Niezłomny. Sport pomaga w utrzymaniu pewnej formy i fizycznej, i psychicznej. Także no myślę, że będę jeszcze długo biegał. I jak pan redaktor mówi o nagrodzie i jak? Niezłomny, tak? Niezłomny, tak, to jest niezłomny. Ta kategoria. Myślę, że mogę 30-40 lat poczekać jeszcze na tą nagrodę. Pomysłodawcą i głównym organizatorem imprezy jest dziennikarz sportowy Gazety Kołobrzyskiej Sławomir Jasicki, który podkreślił, że nie był to jednak zbyt udany sezon dla kołobrzyskiego sportu, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tak patrząc na wyniki, no jeden tylko złoty medal i tak właściwie jedyny medal ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w sportach. Tego było zazwyczaj więcej, jeśli chodzi o młodych sportowców i tak dalej, i tak dalej. Patrzymy, że był to słabszy trochę rok od innych. I stąd na przykład wśród laureatów, bo podejrzewam, że o to pytasz, z przedstawiciele i jiu-jitsu, no i triumf kulturysty. Współczesne czasy nie należą do bezpiecznych. Coraz częściej słyszymy doniesienia o napadach, rozbojach i innych przestępstwach, których ofiarami często są kobiety. Umiejętności w samoobronie są więc nieodzowne. Żołnierze 8. Batalionu Remontowego w Kołobrzegu postanowili zorganizować intensywny kurs samoobrony. Poza własną obserwacją rzeczywistości przekonały ich do tego same kobiety. Pomysł wziął się przede wszystkim pod kątem namów poszczególnych moich koleżanek, naszych znajomych i żon. Z uwagi na to, że jesteśmy wyszkolonymi, 20 lat już uczymy się walczyć w różnego rodzaju systemach walki, kombat, krav maga, kickboxing, jiu-jitsu brazylijskie. I z tego też tytułu chcieliśmy naszą wiedzę przekazać kołobrzeżankom, które no nie czują się bezpiecznie w tych czasach. Potrzebna jest ta podstawa, chociaż żeby dać naszym kobietom chociaż odrobinę możliwości, żeby ustrzec się przed zagrożeniami czekającymi na ulicy. Kurs samoobrony organizowany przez żołnierzy ma ogromny dodatkowy walor szkoleniowy i motywacyjny. Zajęcia prowadzą znakomici i utytułowani sportowcy specjalizujący się w różnych sportach walki. Aktualny mistrz świata w kickboxingu Damian Mieczkowski, który przekaże tajniki kickboxingu, w którym jest najlepszy, oraz elementy, nowatorskie elementy jiu-jitsu brazylijskiego, bo walka w parterze również jest potrzebna, gdyż no, w momencie, gdy kobieta zostanie obezwładniona i wywrócona na siebie, ona musi umieć się uwolnić od klinczu, od ucisku, od gardy, więc połączyliśmy te dwa style. Ja jestem instruktorem krav magi, kombat 56, karate tradycyjnego oraz jiu-jitsu tradycyjnego. Mamy tutaj właśnie jeszcze Mariusza Ilina, czarny pas z brazylijskiego jiu-jitsu i jednego z trenerów w kołobrzeskich filii berserkerów. No jest właśnie Lejko Jarosław, założyciel klubu Saigon Team, jest Jarek Brzeziński. I tak jakoś to. Każdy z was ma swoją działkę do zrobienia. Dokładnie, każdy ma tam swoją jakąś specjalizację, którą tutaj będzie teraz kobietom, że tak powiem, sprzedawał. Zainteresowanie kobiet szkoleniem w samoobronie okazało się całkiem spore. Dużo przemocy wokół nas i nie zawsze możemy my jako kobiety być bezpieczne. Więc dobrze by było, żeby ktoś stanął wobec naszej obronie, ale jeżeli staniemy same, to żebyśmy wiedziały, co mamy robić, czego unikać, jak się zachować. Już niekoniecznie chodzi o walkę wręcz, bo zawsze możemy trafić na kogoś silniejszego, ale jak zrobić, żeby być bezpiecznym? Świat się zmienia i wiele nowych jest zagrożeń. Tyle się słyszy o terroryzmie, o różnych atakach, nawet takich normalnych ludzi, nie z gruszki, nie z pietruszki nagle komuś. Więc
ważne, żeby coś nowego się nauczyć. Tego nie umiem. Ale co godne uwagi, uczestniczki kursu nie liczą wyłącznie na umiejętności w samoobronie, ale także o poprawienie ogólnej swojej kondycji i sprawności fizycznej. Uważam, że jest to bardzo dobra forma sprawdzenia samego siebie, samej siebie właśnie, bo to jesteśmy same tu kobiety, nabrania formy, no i pewności siebie. Dobiegł końca czas studniówek. Jako ostatni bawili się uczniowie i nauczyciele zespołu szkół imienia Macieja Rataja oraz Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika. Młodzież z Kopernika swoją imprezę przygotowała w hotelu Dune. Mimo że wielu nauczycieli bawi się na studniówce każdego roku, to i tak każdy bal dostarcza im sporo emocji. To jest rzeczywiście takie trochę emocjonalne spotkanie, bo za chwilę oni, jak mówiąc językiem kolokwialnym, wyfruną, tak, ze szkoły i pewno z Kołobrzegu. No a poza tym to jest też stresujące, chociażby z tego względu, że uczniowie proszą nas do wspólnego tańca, do wspólnego poloneza, więc to zawsze też jest pewien stres, tak, bo chodzi o to, żeby im tego poloneza pierwszego, nauczycielskiego, tak zwanego, nie zepsuć. Poloneza każda klasa tańczyła z osobna, ale przeżycia były podobne. Co ciekawe, nikt w sześciu układach nie pomylił się ani razu. Ale mimo szampańskiej zabawy nie brakowało głosów rozsądku. Jest bardzo szczęśliwa, nie mogę w to uwierzyć, że to się dzieje. Jeszcze dzisiaj będziemy normalnie się bawić, a już za chwilę będziemy wkraczać dorosłe życie. I jest to niesamowita chwila dla mnie i myślę, że dla wszystkich moich kolegów ze szkoły. To naprawdę jest bardzo barwny wieczór, ale czuć jednak taką presję, bo wiadomo, już z samej nazwy wynika, że zostało tylko 100 dni do matury. W tym wypadku studniówka jest tak późno, że niecałe 80, co na pewno motywuje. Od jutrzejszego poranka trzeba będzie zacząć ciężką pracę, a dzisiejszy wieczór jest po to, żeby się wyszaleć. Jest to na pewno dzień szczególny, ponieważ jest to taka, można powiedzieć, pierwszy bal. Jest to również bal szkolny, kiedy już, można powiedzieć, po raz ostatni widzimy się tutaj z kolegami w takim pełnym gronie i razem z nauczycielami. To również jest ważne. Natomiast uważam, że nie należy przeceniać wartości studniówki. Rzeczywiście jej wartość wynika z tego, że jest ona jednorazowa, ale trzeba zachować rozsądek. Na studniówkę tłumnie przybyli rodzice, by podziwiać przede wszystkim tańczącą poloneza młodzież, ale jak to dorośli, mieli też nieco głębszą refleksję. Kiedy mój syn przekroczył mury liceum ogólnokształcącego, to wiadomo, że wiązało się to z pewnymi emocjami, z nadziejami, z planami, czy syn rzeczywiście dokonał dobrego wyboru. Po 3 latach jestem pewna, że dokonał rzeczywiście właściwego wyboru. Bardzo się cieszę, że kończy w tej chwili liceum ogólnokształcące w Kołobrzegu imienia Mikołaja Kopernika. Natomiast jeżeli chodzi o te emocje, oczywiście przeżywam bardzo w tej chwili tą klasę maturalną i no, mam nadzieję, że będzie szczęśliwy finał. Jak zawsze na studniówkę zapraszani są ważni goście, wśród nich samorządowcy. Tym razem poza tradycyjnymi przemówieniami musieli też zatańczyć poloneza, co było rzeczywistym nowum. Sygnalizowano mi, że coś takiego może się wydarzyć. Próbowałem się bronić, ale stwierdzono, że popsuje to cały układ taneczny. No, w związku z czym podjąłem tą rękawicę. Miałem bardzo dobrą partnerkę, która mi przez cały czas podpowiadała, w jaki sposób zrobić to, którą nogą rozpocząć, jaka za chwilę będzie figura. No i sam pan redaktor musi ocenić. Ja na pewno nie zrobię tego obiektywnie. Bal się skończył. Kolejne ważne wydarzenie w życiu wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych już 4 maja. A będzie to pisemny egzamin maturalny z języka polskiego. Tą informacją kończymy wydarzenia dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.